Cześć i czołem, jestem na wychodnym. To jest moje drugie wychodne w tym roku. A mnie tu strasznie razi. Ale jak się tak zrobię, to będzie lepiej? Nie. Dobra. A to jest dlatego drugie, no nie, że nie wiem. W domu mnie trzymają i nie pozwalają wychodzić. Tylko jakoś tak samo się to zdarzyło. I ja chyba sama jak też mi się nie chciało. Nie wiem. W każdym razie sama wyszłam. Czajcie to. Sama, bez dzieci. Sama, samiuśka. I to jest fajnie. Fajne to jest. I spotkać się z kimś. O, właśnie. Pogaduchy. To jest dobre. Takie moje szalone życie. Że drugie wychodne w ciągu roku, a ja się tak cieszę. Jak dziecko. No, no dobra. Widzimy się w poniedziałek, jak zwykle. Cześć, witajcie w poniedziałek. Update książkowy jest taki, że właśnie przed chwilą skończyłam czytać projekt Rizę Remigiusza Moroza i zaraz wam powiem, jak tam moje wrażenia, a do tego będę czytała w tym tygodniu Straszliwe Młode Damy i inne osobliwe historie. Jeżeli chodzi o Rizę Remigiusza Moroza, to żałuję, że wiedziałam cokolwiek o tej książce wcześniej. Ja zazwyczaj tego nie robię, czytam tam tylko tyle, ile jest na tyle okładki, nie czytam żadnych recenzji, żeby się nie nastawić. A tutaj robiłam bestsellery chyba stycznia i lutego, no i do tych bestsellerów ja sobie czytam opinie i wam mówię o tym, jak to tam jest. No i żałuję, że przeczytałam te opinie, bo później byłam nastawiona do tej książki. Byłam nastawiona, że będzie słaba, że będzie wręcz bardzo słaba. Ale tak nie było. I teraz, przez to, że wiem, jakie były tam te wszystkie opisy, to czuję się po prostu w obowiązku do polemiki z tym, co zarzucali projektowi Rizę. No, a gdybym tego nie wiedziała, to moja recenzja wyglądałaby inaczej po prostu i tego żałuję. Ale jeżeli chodzi właśnie o projekt Rizę, to uważam, że nie było tak źle. Mamy tutaj faktycznie podróże między światami. Nasi główni bohaterowie pochodzą z jakby kilku trajektorii, przemieszczają się między innymi rzeczywistościami, które niewiele różnią się od naszej rzeczywistości. Znaczy niewiele, jakby wiele, ale wynika to z jakiejś takiej jednej różnicy, że ktoś jakąś inną decyzję podjął, no i wiadomo, się rozszczepia nam to uniwersum i powstaje multiversum, tak jak w Marvelu. I to, co mi się ciśnie na usta, to że jest to taki fanfic o Polsce. Że jest to pokazane, jak w różnych trajektoriach mogłaby wyglądać historia Polski. No i jest tam dosyć dużo takich wątków, to znaczy one są tylko wymienione. Że o, tutaj w tym świecie to prezydentem jest ten, to premierem jest ten i oni to wyczytali z gazety. I to są takie rzucane elementy, które by mogły powstać. Że komuna przetrwała albo że skończyła się wcześniej. Niż u nas i wspomniane co w związku z tym, ale tak bardzo po łebkach, że jakby nie zagłębiamy się właściwie w żaden świat bardziej. Raczej jest to na zasadzie takich wtrętów, takich żarcików i to mocno internetowych. Mówię mocno internetowych, dlatego że poza tym w niektórych momentach autor mówi nam, co tam się działo, kto był prezydentem i jak wyglądała polityka, to z drugiej strony też na przykład mówi, że portale są takie, takie i takie i tam wspomina takie stare, które u nas już nie istnieją, albo jest też wspomnienie Roberta Makowicza i psa z koperkiem, więc mocno takie internetowe, no, skojarzenia. Co do samej historii, no to brakowało mi psychologii postaci i brakowało mi jakiejś głębszej historii. Poza dwójką bohaterów, no to reszta w ogóle nie była. Nie było niej, nie było jakby mowy o ich zapleczu. Więc jakby w tej książce dużo się działo, ale była ona mocno rozrywkowa i jako taka była spoko, jakby taka niewymagająca. No historie alternatywne mają to do siebie, że można by było je bardzo rozwinąć i bardzo fajnie tam jakby zrobić mocno
wartościową książkę. O, a ta książka jest taka typowo rozrywkowa. Nie zagłębiamy się za bardzo w psychologię postaci, nie zagłębiamy się za bardzo w struktury tych państw, są one tylko wymienione i tylko wspomniane. Główni źli też nie bardzo jest, to jest tak, no, jest wszystko, co potrzebne, ale nic nie jest rozwinięte mocniej. Więc to naprawdę się czyta jak taki lekki serial i jest to moje pierwsze spotkanie z Remigiuszem Mrozem. Naprawdę nie było źle, ale no jest to lekka książka, muszę powiedzieć. Lekka. Ani nie jest źle napisana, ani nic z tych rzeczy. Po prostu nie ma w niej głębszych treści. Myślę, że też nie o to tutaj chodziło. Aczkolwiek trochę się jakby tematyka o to prosi. No i też tak jak wiele osób wspominało, mocne nawiązania do serialu o Lokim. Więc to też jest takie, że no kurde, no przed chwilą powstało praktycznie identyczne dzieło, jakby twór, więc tak troszkę się gryzie. Że wiecie, no powstało coś bardzo podobnego, tylko w naszych realiach. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest no pandemia, że jakby mamy tutaj nawiązania do naszego ulubionego wirusa. I jak dla mnie to też jest trochę za szybko. Jakby wiecie, to jest sprawa, która tyle złego wyrządziła nam wszystkim. I ja nie lubię czytać w fantastyce. Już naprawdę wolałabym, żeby było jakieś takie nawiązanie luźne, ale że to nie było tak typowo łopatologicznie ta nasza rzeczywistość. No ale to jest takie moje tylko podejście. No. I teraz, ja nie czytałam kryminałów Remigiusza Mroza. Ja nic nie czytałam. A, ja czytałam jedno opowiadanie fantastyczne. Też było dosyć takie intensywne i dużo rzeczy się tam działo naraz. Ale nie czytałam kryminałów, więc nie mogę porównać. Nie mogę porównać jakby, nie wiem, wartości tych książek, wiecie, bo możliwe, że kryminały są dużo bardziej rozwinięte i ja tego nie wiem. Może dlatego te słabe oceny. Nie wiem. I też ja czytam fantastykę i ja lubię czytać fantastykę i nie przeszkadza mi to, że niektóre książki są lekkie. Ale tak jak mówię, czytało mi się to fajnie, nawet mnie to tam wciągnęło, ale było bardzo dużo rzeczy, bardzo takich po łebkach, więc nie nazwałabym tego taką angażującą literaturą. O, właśnie. To nie jest angażująca literatura, to jest raczej taka na kilka wieczorów szybko, żeby przeczytać i zapomnieć. Troszkę, żeby zapomnieć, no. I dużo nawiązań do popkultury i do internetów. Dobra, a teraz to, co mogę Wam powiedzieć o Straszliwych Młodych Damach. Syn mi oczywiście wyciągnął zakładkę. On uwielbia to robić. Po prostu to jest jakaś, ja nie wiem, to jest jakaś katorga. Wchodzi mi, wyciąga mi zakładki. No, co można gorszego zrobić człowiekowi? Dobra, jestem w połowie jakiegoś pierwszego opowiadania. To jest takie dosyć krótkie, więc ja to szybko machnę, ale chciałam ten projekt Lizę skończyć. Pani Sorensen i Sasquatch. I powiem Wam, że póki co jest to tak bardzo, zresztą gdzieś w opiniach mam napis, gdzieś tu czytałam też, nawet nie w opiniach, tylko w no takich tam, wiecie, zapowiadajkach, o, że jest to mocno przypomina w kino Tima Bartona. I powiem Wam, że tak, że to jest takie pociesznie dziwne, takie właśnie jak to jest napisane, osobliwe, to jest to pytanie, to jest to słowo, osobliwe. No kurczę, nie wiem jak Wam opisać ten klimat. Może jak przeczytam więcej tych opowiadań, to mi się coś wyklaruje, ale faktycznie, o, coś takiego jak Edward Nożycoręki? Póki co. Mamy kobietę, której umarł mąż i na jego pogrzebie zjawiały się jakieś zwierzątka i ksiądz miał bardzo tak dysonans, że co te zwierzęta tu robią i tak trochę dziwnie mi one na mnie patrzą i do tego jeszcze wszyscy mężczyźni na tym pogrzebie zdawali się być tam po to, żeby zaimponować tej wdowie Sorensen. I to było jedno, a drugie to było, że ten ksiądz mówił o tym, że jest jakieś tam kółko kilku kobiet, które miały wysoko postawionych mężów i teraz po ich śmierci one sobie teraz nadzorują kościół. To znaczy przychodzą i umoralniają księdza, że na przykład to zrobił źle, to zrobił nie tak. I wiecie, no to są takie
tak tworzy taki specyficzny klimat. I no, fajne, to jest na razie fajne. Podoba mi się ten klimat. No, to na tyle. Jeżeli chodzi o to, co czytam, jeszcze Gospodinowa nie zaczęłam jeszcze czytać, a reszta do mnie idzie, jak zwykle. Mam nadzieję, że tym razem paczki się nie zgubią. Dobra, jeszcze co Wam chciałam powiedzieć, to, że jak byłam mała, to ja jestem z tego pokolenia, które wychowało się w dużym pokoju i małym pokoju, czyli dwa pokoje, rodzice spali w tym większym, a dzieci w tym mniejszym, po prostu. Z tym, że no, u mnie akurat pod tym względem było inaczej, bo moi rodzice zawsze mieli sypialnię, ale to, co się nie zmieniło, to, że w pokoju dzieci było pół na pół rzeczy rodziców i dzieci. I ja sobie stwierdziłam, u mnie też tak było, i ja sobie stwierdziłam, że jak będę miała swoje dzieci, to spróbuję im zapewnić taki byt, żeby w ich pokoju były tylko ich rzeczy. No i prawie mi się to udało, bo okazało się, że mój dom jest nierozciągliwy i nie do końca mam gdzie składować wszystkie książki. To są książki, które rok temu przeznaczyłam na sprzedaż. I one tu stoją, leżą sobie tu i tam są jeszcze dwie kubki z tyłu. Więc ja teraz sukcesywnie będę je rzucać na internet i będę Wam też o tym mówić. Może też zrobię taki unhaul jak kiedyś, że pokażę Wam te książki mniej więcej, co to tam jest, o kilku powiem i tak. I myślę, chciałabym też zrobić jakieś rozdanie i to wszystko jakby ogarnę jeszcze, co i jak. No i taka anegdotka. Są ubrania od moich dzieci, a tu są moje książki. I zaczyna mi już brakować miejsca w tym pokoju, więc muszę to stąd zabrać. Na dzisiaj to wszystko. Ja mam poniedziałeczek, końcówkę drugiej kawy, chociaż jest dopiero godzina 10:00. I tak, i tyle. Ale cieszę się, że już tą jedną książkę mam za sobą. Znaczy nie to, że tak źle się czytało, że mam ze sobą, ale że wiecie, w nowy tydzień wchodzę z już czymś ogarniętym. No dobra, to pa, pa, na razie. Amandelki. Wiecie, po czym poznać, że w moim domu mieszkają dzieci? Ostatnio wyciągałam stamtąd mleko do kawy. Witajcie w środę. Pokazywałam Wam wszystkie moje unboxingi, jakie się pojawiły u mnie w ostatnie 7 dni, jest dzisiaj środa, więc jedno przyszło chyba w piątek albo w czwartek, to widzieliście już na poprzednim vlogu, a teraz przyszły mi dwie paczuchy i to Wam tylko szybko pokażę, bo widzieliście unboxing, a ja też zrobiłam osobny odcinek o tym, więc zapraszam na ten osobny odcinek, na którym mówię o tych wszystkich książkach. Tu mamy takie książeczki, tak? No ja je już wszystkie przed chwilą pokazywałam. Z wydawnictwa WAB, z Fabryki Słów.
Jak pewnie wiecie, te już mam przeczytane, a tą czytam trzeci raz, teraz jestem w trakcie. No, co zrobisz? No, no mówię wam, się tak zafiksowałam, a jeszcze czeka mnie pustynny książę, więc no, czekam, aż przyjdzie. No i blask ostatecznego kresu. Czyli to jest grube, proszę państwa? Czyli to jest grube? Damy radę, no co mamy nie dać, nie? I w ogóle to ja was przepraszam za to, że tu się zmienia tak światło, ale tak działa mój telefon i ja nie wiem, na aparacie tego nie mam, a chciałam, żeby te vlogi były tak z doskoku, nie tak, wiecie, wszystko ustawione, chociaż no teraz jest ustawione, bo przed chwilą nagrywałam. I dlatego nagrywam telefonem, bo tak mi jest łatwiej i szybciej, i łatwiej to postawić i wszystko zrobić, ale to światło mi tak mryga. Ja nie wiem, może mogę to jakoś ustawić? No, ale te vlogi to takie są. Mają takie być, robocze. O, jeżeli wam się nie podoba, jakby, że to jest gorszej jakości, to zapraszam was na normalne odcinki, bo dalej się pojawiają. Dobra, no to tak. A i jeszcze jedno wydawnictwo, a to w zeszłym tygodniu było to wydawnictwo, nie? Bo to z wydawnictwa literackiego jeszcze dostałam w zeszłym tygodniu i tam już celki przeczytałam, tam wam opowiadałam o tym. No, dobra, no to tak, no i tyle. I co ja wam tu taki update mogę zrobić bez środa? W piątek też wam zrobię, bo pomimo, że są święta, to mój mąż ma już wolne i będzie w domu, więc będę mogła na chwilę tutaj sobie z wami usiąść, może wam złożyć jakieś życzonka. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że ja tu sobie tak mówię, wiecie, tak lajtowo, tak się mylę i się powtarzam i mówię, bo ten vlog taki ma być. Więc jeszcze raz, jeżeli wam nie odpowiada ta forma, to ja was zapraszam na wszystkie inne odcinki, bo tam dalej jest tak samo. Jak wam przeszkadza, że to światło się tu tak zmienia? Nie wiem, może w ustawieniach to można zrobić? Jeżeli wiecie, to mi napiszcie. Ja nie mam iPhone'a, tylko zwykły smartfon. Jestem z tych gorszych ludzi. No nie, wcale nie. No i więc nie wiem, nie wiem jak to zrobić. Ja nie pamiętam właściwie, co ja czytałam od wczoraj. No przeczytałam ten blask ostatecznego kresu, przeczytałam streszczenie poprzednich tomów, bo tam jest. I to jest super w ogóle. O, to jest taki plus tej książki, że jest tam to streszczenie, bo inaczej to by było ciężko. No i czytam to streszczenie i mówię, kurde, to tam było tyle plot twistów. Wiecie, to jest bardzo dziwne, bo ja już w trzecim filmie chyba mówię to samo. I wybaczcie. Ostatnio mój mąż też mi powiedział, no ileż można już słuchać o tym apostacie? Już w trzecim filmie to słyszę, no ale tak to wygląda. Teraz jest tych filmów tyle i ja muszę sobie to troszeczkę tak, wiecie, usystematyzować, bo to teraz zaczynam robić nowy format tego vloga, więc no faktycznie, jest co ja czytam i to jest najbardziej rozwinięta forma recenzji. Później mamy podsumowania, gdzie też mówię dużo i chyba za dużo i są vlogi, w których mówię na bieżąco. W każdym coś innego, ale w większości jakby podobnie. I muszę sobie to bardziej rozgraniczyć, że faktycznie w podsumowaniu mówić tylko taki konkrety, krótko i odsyłać do bardziej jakby rozległej recenzji, jeżeli macie ochotę. Więc to, co ja czytam teraz, to jest Blask ostatecznego kresu. Przeczytałam, no już kurde, parę stron, ale muszę wam powiedzieć, że po tym streszczeniu wiem, gdzie jestem, wiem, w którym momencie jestem, wiem, co się działo i to jest dobre, bo bałam się, że wiecie, przy kontynuacjach tak wchodzicie i nie wiecie za bardzo, co się działo. No i do tego Straszliwe młode damy przeczytałam kolejne opowiadanie, w dalszym ciągu podtrzymuję swoje zdanie, że są one takie dosyć osobliwe. Te następne były bardziej takie oniryczne, że na granicy tego, co nam się wydaje, a co jest naprawdę, tam coś było o duchach. Więc to. No i w planach mam jeszcze Dzieci Jacka Paśnika przeczytać teraz. A, no i te Lizę czytałam, ale to już chyba mówiłam ostatnio. No a tak to nic się nie dzieje. No nie, no teraz doszły place zabaw do mojego szalonego życia. Do następnego dnia. Pa! Cześć, witajcie w piątek. Witajcie bladym świtem, bo dzisiaj mój mąż ma już wolne, więc poszedł odprowadzić syna do żłobka. A ja, póki go nie ma, to sobie do was tu rozmawiam. I podsumowanko. Malowany człowiek. No to ja jestem już tutaj. W ogóle audiobooki to jest coś, co się dzieje
w trymiga, zwłaszcza jak się czyta, na, słucha na tym przyspieszeniu. Ktoś mnie ostatnio pytał, czy ja czytałam już audiobooka z Iwoną, to znaczy wiecie, przez syntezator mowy. Próbowałam i nie potrafię. No nie potrafię. Dobra. Dzieci. Dzieci i tyle przeczytałam. Na razie mogę wam powiedzieć, że było tutaj o dzieciństwie, to znaczy zanim on przyszedł na świat, więc to takie w tym, tam, w którym się urodził. Właściwie to ja nie wiem, w którym roku się urodził ten bohater. Wiem, w którym się autor urodził. Wydaje mi się, że też w 97, bo tutaj mamy, że mieszkali w bloku, który stworzono w 2000 roku. Nie? Jakiś tam. I w każdym razie to jest na razie o jego rodzicach tam na przełomie, jak on się rodził. O, i co tam się działo. I fajnie jest to napisane, na przykład jak jego mama rodziła, to co leciało w telewizji. I tak dosyć przyjemnie napisane, jeżeli chodzi o styl. Tak ciekawie. Straszliwe młode damy i inne osobliwości. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę ta książka jest osobliwa. Jestem już prawie przed połową, no może w jednej trzeciej. I im dalej, tym te opowiadania są coraz dłuższe. Niektóre z nich są prozą pisane, ale niektóre to bym powiedziała, że to jest taka poezjoproza. Do tego stopnia, że można by się było pokusić o analizę, co autorka miała na myśli, bo jest to tak bardzo niejednoznaczne. Głównymi bohaterkami zazwyczaj są kobiety, aczkolwiek no nie zawsze. Są w jakiś sposób tajemnicze, są w jakiś sposób magiczne, albo na przykład mordują, ale jest to też w taki bardzo poetycki sposób opisane. Więc naprawdę jest osobliwie i trzeba przy niektórych pewnego skupienia, żeby faktycznie się zorientować, o co tam chodzi. Blask ostatecznego kresu. Jestem tu. Gdzie? Tu. Więc no niewiele na razie przeczytałam, ale no mieliśmy każdego z bohaterów po kolei, co tam u nich słychać po roku, bo minął rok od ostatniej części. No, więc na razie jestem na początku. Myślę, że całkiem dobrze mi idzie. Na święta sobie zostawiłam właśnie. No te cztery książki teraz czytam. I myślę, że te trzy skończę w przyszłym tygodniu albo do przyszłego tygodnia. Natomiast no blask troszeczkę będzie to trwało. No, więc chciałam wam, tu podsumujemy, chciałam wam życzyć wesołych świąt, jeżeli ktoś z was obchodzi święta wielkanocne, a jeżeli nie, to wesołego, wolnego poniedziałku. No, odpocznijcie. Ja zamierzam odpoczywać, dlatego razem z tym odcinkiem powstał też odcinek wczoraj i przedwczoraj, więc jakby macie co oglądać w święta, pokażcie tam rodzinie, nie? Tam jak was odwiedzą jacyś tam bracia, siostry, kuzyni, czy ktoś tam, to pokażcie. O, patrzcie, taka księgarka, tu można oglądać, można subskrybować. No, a jeszcze wam pokażę mój, a, bo to jest ten, smaczny kawusi. Miłego weekendziku długiego, bo tam poniedziałeczek, wiadomo. I pokażę wam jeszcze tylko mój outfit, bo to jest po prostu mua, to jest kwintesencja pracy z domu. Tu mam taką ładną białą koszulkę, a tutaj mam piżamę. Więc tak, ma piżama w gwiazdki. Na dzisiaj to wszystko. Nie chcę przedłużać, bo te vlogi później są strasznie długie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Nie obiecajcie się za bardzo, tylko tyle, ile chcecie. Żebyście mogli ruszać potem. No, pa!